No i przykładowo, jak można zaoszczędzić na pompie ciepła? Jak już wiecie, co to jest COP, teraz jeśli mamy wyższą temperaturę na zewnątrz jest 11 stopni, czyli ten współczynnik COP dochodzi do prawie 4. I na przykład wchodzimy na naszą pompę, mamy w domu 21 stopni i mamy krzywą grzewczą, na przykład damy plus 5, czyli jeszcze mamy panele fotowoltaiczne, teraz, że tak powiem, to grzanie jest za darmo, dogrzejemy sobie mieszkanie, a na przykład w fazie nocnej zmniejszymy na 0 albo na minus 5 i ta temperatura na przykład do rana spadnie nam o 2 stopnie, coś w tym stylu, co zrekompensuje nam znowu dni takie słoneczne czy cieplejsze. Po COP, jak wiemy, spada wraz z temperaturą. I przykładowo to wszystko można ustalać na naszym instalatorze pompy ciepła i o tym będę robiony film instruktażowy, ale możemy również dokupić taki adapter Panasonica, który działa bezprzewodowo, łączy się z naszą siecią lokalną. Później za pomocą komputera czy aplikacji możemy tą pompą sterować z każdego miejsca, co ułatwi nam efektywność pracy tej pompy. Bo załóżmy, że idziemy wszyscy do pracy, to po co na 8 godzin ma się grzać te pomieszczenie, jeśli można się włączyć ta pompa 2 godziny przed i nagrzać nam ten dom do jakiejś wyższej temperatury, czy po prostu schłodzić latem, jeśli włączamy klimatyzację. Albo po prostu, tak jak u mnie to jest, mama jest po prostu mniej obeznana. Mówi mi, ja jestem w pracy, że jest jej za zimno, za ciepło, i ja po prostu mogę tą temperaturę wyregulować za pośrednictwem tego urządzenia. Nie powiem, miałem z tym problemy, bo moje stare routery nie miały takiej funkcji jak to jest WPS. I musiałem kupić nowy router, który to posiadał, i dopiero wtedy udało mi się to wszystko ogarnąć. I tak, aplikacja jest bardzo prosta, przejrzysta. Możemy sobie regulować krzywą temperatury. Możemy sobie też ustalić wcześniej na pompie, że chcemy stałą temperaturę, i możemy sobie też regulować, jaka to ma być. Możemy sobie regulować temperatury grzania wody bieżącej. Wszystko prosto, ona później zapisuje, daje sygnał pompie i tam się to wszystko przestawia. Działa to świetnie. Mamy też wykresy z użycia prądu, przy jakiej temperaturze, jaka temperatura panowała na zewnątrz. Mamy też bardzo cenny harmonogram tygodniowy, kiedy możemy sobie 6 pól ustawiać w zależności co chcemy tam robić. Przykładowo, że wstajemy o 4 rano do pracy, to o 3 ma się pompa włączyć i nagrzać już nam dom, żeby nie było zimno jak wstajemy, czy podgrzać tą temperaturę. Czy na przykład, jeśli ktoś szuka oszczędności, żeby podgrzewać wodę bieżącą tylko w dni najbardziej słoneczne, czyli gdzieś tam o 12, 14 czy 11, gdzie to nam padają najwięcej promieni. Jeśli ktoś pytał o poziom hałasu, to mamy też włączenie pracy cichej na pierwszym poziomie, drugim i trzecim. Ja jeszcze tego nie testowałem, ale może jeszcze wszystko w przyszłości. No i to by było na tyle. Serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Mam nadzieję, że to wszystko Wam w jakiś tam sposób pomaga i zrozumieć te urządzenia.